Dyniowe lampiony, kolorowe przebrania i krzyk ćwiartowanych ludzi. Jeśli uwielbiasz takie klimaty, koniecznie obejrzyj ten film. Na początek absolutne klasyki, czyli Halloween z 1978 roku i Halloween 2 z 1981 roku. Oba filmy pokazują wydarzenia, które dzieją się jednej i tej samej nocy, dlatego koniecznie trzeba obejrzeć te horrory, jeden po drugim. To historia psychopaty, który ucieka z zakładu psychiatrycznego i w noc Halloween planuje dokończyć mrocznego dzieła, które rozpoczął 15 lat temu w Noc Duchów. To absolutne klasyki kina grozy. Nie ma się czemu dziwić. Nie ma tu może zbyt wiele brutalności, ale mroczny klimat, który tworzy warstwa muzyczna i cała atmosfera mroku i niepewności sprawiają, że Halloween 1 i 2 są genialne. Metalowa zemsta. To film kultowy, zwłaszcza w kręgach ludzi, którzy uwielbiają muzykę heavy metalową i rockową. To horror z 1986 roku, w którym życie traci pewien znany heavy metalowy muzyk. Wydarzenie to wywołuje sporo cierpienia u fanów, muzyka, zwłaszcza u pewnego nastolatka, który nie potrafi się z tym pogodzić. Pewnego dnia w ręce chłopaka wpada ostatnia płyta piosenkarza, która okazuje się, że zawiera ukryte przekazy i mroczne przeznaczenie, które ma się wypełnić w Halloween. Powiem tak, jeśli lubisz horrory z lat 80. i 90. będziesz zadowolony. Jest trochę kiczowato, ale to typowe dla takiego kina. Upiorna noc Halloween to film, który przypomina trochę antologię, czyli mamy kilka fabuł w jednym filmie. Jednak co ciekawe w tej produkcji, wszystkie te historie są ze sobą powiązane. I nie chodzi tylko o to, że wszystkie one dzieją się w Halloween. Mi przyznam, film bardzo się spodobał, zwłaszcza historia zmiennokształtnych, którzy uprowadzają ludzi w noc Halloween. Ogólnie ta produkcja zawiera ciekawy zabieg, bo pod koniec możemy być w sporym szoku, jak bardzo te wszystkie fabuły są ze sobą związane. Roczne żniwa to dość dziwny film, bo ma miejsce w bardziej specyficznej rzeczywistości, w której istnieje miasteczko, w którym raz do roku w noc Halloween grasuje potwór. W tym horrorze jednak ludzie się przed nim nie ukrywają, tylko wręcz walczą z tym stworem, a nawet organizują konkurs, w którym władze miasta przyznają specjalną nagrodę dla tego, kto pokona potwora. Jednak za całym konkursem kryje się mroczna tajemnica. Mi horror bardzo się podobał, zwłaszcza wątek zagadki i tajemnicy, tego czym właściwie jest ten konkurs. Poza tym sporo tu akcji, a fani brutalności też znajdą coś dla siebie. Terrifier 1 i 2. Przerażający klaun grasujący nocą w Halloween. Klaun, który choć wywołuje panikę, to jednak również śmieszy. To także klaun, który dokonuje zbrodni obrzydliwych, a czasem nawet wywołujących odruch wymiotny. Jeśli ten opis Cię zainteresował, koniecznie obejrzyj obie części. To horror, przy którym naprawdę sporo się dzieje, choć granice absurdu czasem są trochę przerażające. Scooby-Doo i Król Goblinów. To może nie do końca horror, ale postanowiłem umieścić go w tym zestawieniu, bo to moje najnowsze odkrycie. Film wręcz magiczny, który uosabia wszystko, za co kochamy Halloween. Wizualnie film robi ogromne wrażenie. Jeśli masz w sobie dalej dziecięcą fantazję, będziesz zachwycony. Hokus Pokus nie jest może to typowy horror, ale gdy oglądałem go będąc dzieckiem, zawsze trochę mnie przerażał, zwłaszcza początek, w którym obserwujemy widok z góry i zdajemy sobie sprawę, że obserwujemy zdarzenia z perspektywy wiedźmy, unoszącej się nad ziemią. Hokus Pokus to kolorowa i szalona komedia z elementami grozy, w której trzy czarownice powracają z zagrobu w Halloween, by wyssać życie z dzieciaków. Nie wiem, czy jest to typowy film dla dzieci, bo mamy tu sporo odniesień, które zrozumieją tylko dorośli widzowie, więc szczerze polecam i dorosłym, i dzieciakom. Można się i pośmiać, ale i pobać. Noc demonów. Jest to trylogia, a pierwsza część jest z 1988 roku i opowiada ona historię nastolatków, którzy spędzają Halloween w opuszczonym domu pogrzebowym. Nie wiedzą jednak, że w tym domu zamknięte jest prawdziwe zło. To kolejny bardzo kiczowaty film tamtych lat, ale ja przyznam, że bardzo go lubię, zwłaszcza za przerażający makijaż głównego potwora. Ta twarz naprawdę przeraża. Naprawdę warto sięgnąć po pierwszą część. Drugą też oglądałem, a ona jest już zupełnie inna, szalona, komediowa i pełna pikantnych scen, ale też kiczowata do maksimum. Jeśli ten opis Cię nie odrzuca, sięgnij też po drugą część, bo być może będziesz zachwycony. Bal przebierańców. Ten film z 1988 roku
Przeraża chyba tylko efektywną okładką z kasety VHS. Poza tym nie jest ani straszny, ani ciekawy. Choć jeśli oglądasz go w towarzystwie, możecie wspólnie się pośmiać. Droga bez powrotu 5. Ten film mam w planach obejrzeć przed tegorocznym Halloween. Pierwsza część, Drogi bez powrotu, to naprawdę mocny film o kanibalach, którzy grasują w lasach. Druga część też była całkiem dobra, ale dalej było już tylko gorzej. Tym bardziej obawiam się tej piątej części, która dzieje się w Halloween, ale dam szansę i obejrzę. Hell House. Obejrzałem jak na razie dwie części i obie są naprawdę dobre. Jeśli polubiłeś Blair Witch Project, polubisz i tą serię. Te filmy dotyczą nowo otwartego domu grozy. Miejsce to miało przynosić rozrywkę, niestety w Halloween doszło tam do tragedii. Powoli poznajemy tajemnicę tego miejsca i dowiadujemy się, że to, co tam żyje, jest naprawdę mroczne. Te filmy to połączenie horroru z filmem dokumentalnym, dzięki czemu czujemy się, jakby to, co dzieje się na ekranie, wydarzyło się naprawdę. Poznajemy różne osoby, które doświadczyły koszmaru Hell House. Poznajemy ich historię i to, jak zaginęli. Dopiero z czasem dowiadujemy się, czy dane osoby wciąż żyją, a może są duchami. Jeśli chodzi o straszność, to mnie mocniej przeraziła część druga. Tam poznajemy, czym jest zło ukryte w tym domu i jakie ma prawdziwe plany wobec ludzi, którzy pojawiają się w tym miejscu. Przyznaję, że to naprawdę potrafi delikatnie zlasować mózg. Kacper to podobno film dla dzieci. Pewnie tak, ale nie tylko. Może nie jest to horror i nie dzieje się w większości w Halloween, jednak potrafi wystraszyć. Przede wszystkim dlatego, jak bardzo obrazuje ludzki strach przed chorobą, śmiercią i tęsknotą za utraconymi bliskimi. To piękny film o przyjaznym duchu, który kończy się wyjątkowo magiczną nocą Halloween. Upiorne opowieści po zmroku. Potwory wyłaniając się z tajemniczej księgi. Brzmi to trochę kiczowato. Może, ale robi wrażenie. Pewne nastolatki przeżywają najstraszniejszy Halloween w swoim życiu. Pytanie, czy ujdą z tego z życiem. Ja ten film polecam, zwłaszcza fanom retro horrorów, bo sporo jest to takiego stylu. Dom tysiąca trupów. Straszny i porządnie porypany horror. Jeśli lubisz brutalne filmy, nie przeraża cię groteska i porządna dawka kiczu, to jest to film dla ciebie. Horror jest psychodeliczny i miejscami naprawdę przeraża. 31 to film o przerażającej grze, o nazwie 31, w której grupa ludzi musi przetrwać 12 godzin walki przeciwko grupie maniaków przebranych za klauny. Przyznam, że ja filmu jeszcze nie oglądałem. Sądząc po zwiastunie, wygląda ciekawie. Myślę, że warto zobaczyć. Park Grozy to kolejny horror o psychopacie polującym na nastolatki w noc Halloween. Tym razem akcja dzieje się w parku rozrywki. Podobno film bez rewelacji, ale przyjemnie się go ogląda. The Barn. Tym razem akcja tego halloweenowego horroru dzieje się w stodole. Brzmi to koszmarnie durnowato, ale podobno film jest niezły. I ma w sobie klimat starych horrorów, takich jak Neonowi Maniacy czy Halloween Sezon Czarownic. Trick. Detektyw tropi psychopatę w dyniowej masce. Tajemniczy antagonista powraca w każde Halloween, by siać grozę. The Hollow. Trzy siostry trafiają na tajemniczą wyspę, gdzie w każdy Halloween dzieją się dziwne rzeczy, a przyczyną tego jest tajemnicza klątwa, która sprowadza na ziemię kreaturę z kości i ognia. Siostry muszą zmierzyć się z tym stworem. Nieuleczalny strach. Grupa przyjaciół szukająca grozy włamuje się w Halloween do opuszczonego szpitala psychiatrycznego. Szpital ten przed laty gromadził wyjątkowo niezrównoważonych pacjentów i sadystycznych lekarzy. Okazuje się, że dalej tam są. Przyjęcie morderców. Mężczyzna znajduje na ulicy zaproszenie na specyficzne przyjęcie Halloween. Postanawia się tam wybrać. Nie zdaje sobie sprawy, że tylko on jest gościem, a reszta to gospodarze i zarazem seryjni mordercy. Blair Witch 2. Ten film co prawda nie dzieje się w Halloween, ale ma istnieje jesienny mroczny klimat i aurę, dlatego idealnie to pasuje. Blair Witch 2 jest zupełnie inny niż poprzednik, o bardziej dokumentalnej konwencji, jednak moim zdaniem równie dobry. Grupa skrajnie różnych od siebie ludzi rusza do lasu, by na własne oczy przekonać się, czy legenda o wiedźmie zabijającej tu ludzi jest prawdziwa. Okazuje się, że w micie rzeczywiście jest ziarnko prawdy. Zadręczona. Nieśmiała dziewczyna otrzymuje pracę jako opiekunka w odludnej rezydencji.
Gdy jednak w noc Halloween do posiadłości puka chłopiec w masce świni, rozpoczyna się walka z zamaskowanym psychopatą. Zręczne ręce. Bardzo dobry horror komediowy z Jessica Alba, który miał premierę w 1999 roku. Opowiada historię nastolatka, który budzi się w Halloween i odkrywa, że jego rodzice stracili głowy. I to dosłownie. A przyczyną tego jest ręka pochodząca z samego piekła. Krwawy Halloween to horror komediowy o dość skrajnych opiniach. Opowiada historię o Richardzie, który jest gangsterem o szemranej przeszłości. Melvin to natomiast człowiek rodzinny, chcący zostać kustoszem w muzeum. I obaj ci panowie będą musieli współpracować, by zniszczyć książęcego wampira w noc Halloween. Zdjęcia Ginger. Polecany i mroczny horror z 2000 roku o dwóch siostrach, które fascynują się śmiercią. Nagle jedna z dziewczyn zaczyna przechodzić przerażającą przemianę, która ma zakończyć się w Halloween. Duch, najbardziej przeklęty horror świata. Link do filmiku na ten temat w opisie.